Cześć i czołem, z tej strony Wojtek. Witam Was bardzo serdecznie z Akademika. Dzisiaj chcę opowiedzieć o pewnym syndromie, syndromie miecza Damoklesa. Jest to syndrom, który występuje u osób, które zostały wyleczone z choroby nowotworowej. Ten syndrom swoją nazwę i też w sumie taką pokazuje bardzo obrazowo pewne zachowania z pewnej historii, którą Wam dzisiaj opowiem. A więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie interesujący, ale do rzeczy, żeby Wam nie zabierać czasu. Był sobie pewien tyran, Dionizes, który miał pewnego dworzanina. Ten dworzanin nazywał się Damokles. I ten dworzanin bardzo właśnie tak chciał zastąpić tego Dionizesa. Znaczy mówił, że ten Dionizes taki jest super, on to ma zawsze najlepiej. Właśnie nasz władca Dionizes, no to fajnie być na jego miejscu. No i pewnego razu tyran Dionizes postanowił: dobrze, Damoklesie, będziesz mógł przez jeden dzień zająć moje miejsce, udostępnię ci swoje łoże, udostępnię ci wszystko na jeden dzień, ale pod jednym warunkiem. I tym warunkiem był właśnie taki miecz, który cały czas wisiał nad głową tego dworzanina, Damoklesa. Ten miecz był zawieszony na cienkim końskim włosiu i miał symbolizować właśnie niebezpieczeństwo, które każdego dnia odczuwał ten władca Dionizes właśnie przed najeźdźcami, przed tym, czy ktoś go nie zabije i tak dalej. No i ten sam jakby motyw pojawia się u osób, które przeżyły chorobę nowotworową. Ten syndrom, właśnie syndrom miecza Damoklesa, symbolizuje to, że osoby na przykład takie jak ja są w stałym lęku po przeżyciu choroby nowotworowej, po wyleczeniu z choroby nowotworowej, obawiają się ciągle właśnie tego miecza, który w końcu ich zabije, w końcu na przykład pojawi się kolejny nowotwór wtórny, no i żyją w takim ciągłym lęku, mimo że medycznie nie ma żadnych tutaj zawirowań, nie ma żadnych powikłań, ale ciągle ten jakby odczuwają ten miecz, który jest nad głową, ten miecz Damoklesa. No i muszę powiedzieć Wam, że o ile nie mam takiego ciągłego, stałego lęku, który jakby opisuje ten syndrom miecza Damoklesa, to ja osobiście muszę też czasem walczyć z tym, żeby nie oddawać się temu lękowi, żeby właśnie to jest tak, żeby jednak mam coś w sobie takiego, że właśnie czasem czuję na sobie taki miecz Damoklesa, że w końcu właśnie pojawi się jakiś nowotwór wtórny, mimo że jestem zdrowy, to jednak czasem taki lęk odczuwam i staram właśnie sobie walczyć z tym, znaczy racjonalizować, uświadamiać, że wszystko jest okej. A więc u mnie też taki właśnie syndrom miecza Damoklesa się pojawia. Szczególnie w takiej sytuacji, jaka jest teraz, a więc lękowych, sesjach i tak dalej, kiedy no, człowiek ma coś takiego, kolejne jakieś takie, można by powiedzieć, rzeczy, które mogą go stresować. A więc taki krótki odcinek dzisiaj o mieczu Damoklesa. Dajcie znać, czy czasem też odczuwacie takie momenty, że czujecie, że jest nad wami taki miecz Damoklesa w waszym życiu. No i mam nadzieję, że nie macie takiego ciągłego stanu lękowego w postaci syndromu miecza Damoklesa. Mam nadzieję, że z tym coś robicie, a jak nie, to warto wiedzieć, że coś takiego istnieje. No i warto coś z tym robić, nie? Bo najważniejsze to sobie uświadomić, a później pójść po pomoc. A więc no, taki odcinek i do usłyszenia.